Wrocław okazał się szczęśliwy dla Karoliny Żurawskiej, Toruńska Akademia Floretu i Adama Podralskiego, KS AZS AWFIS Gdańsk, którzy byli najlepszymi zawodnikami trzeciego Pucharu Polski Juniorów we Florecie KGHM Tour rozegranego w miniony weekend. Zwyciężczyni turnieju Karolina Żurawska w pierwszym półfinale zmierzyła się z Antoniną Lachman AZS AWF Poznań. Zaciętą walkę półfinałową wygrała Karolina 15-14. Drugi półfinał to pojedynek Barbary Wierzchowskiej UKS de la Salle Gdańsk i Aleksandry Wieczorek AZS AWF Poznań, wygrany przez Aleksandrę 14-8. Finał to zdecydowane zwycięstwo Karoliny Żurawskiej 15-5. Są to moje pierwsze zawody wygrane. Dzisiaj walczyłam bardzo dobrze. W fazie grupowej wygrałam wszystkie walki. Następnie walczyło mi się dobrze te pierwsze pucharówki, ale już o wejście do czwórki już były małe problemy. Były ciężkie walki z Martą Opińską i z Antoniną Lachman. Właśnie półfinał skończył się 15-14. I uważam, że jestem bardzo dobrze przygotowana na następne zawody, które odbędą się za 2 tygodnie, Mistrzostwa Polski. I mam nadzieję, że uda mi się je wygrać również. Zatem złoto trzeciego Pucharu Polski Juniorów we Florecie Kobiet z cyklu KGHM Tour dla Karoliny Żurawskiej, Toruńska Akademia Floretu. Srebro odebrała Aleksandra Wieczorek AZS AWF Poznań. Brązowe medale odebrały jej klubowa koleżanka Antonina Lachman i Barbara Wierzchowska UKS de la Salle Gdańsk. Finał Floretu Panów był walką dwóch klubowych kolegów z KS AZS AWFIS Gdańsk. Ale najpierw Mateusz Kwiatkowski, KU AZS AWFIS Gdańsk, w półfinale zmierzył się z Szymonem Pacholczykiem i KS Leszno. Wynik walki 15-13 dla Kwiatkowskiego. Drugi półfinał to pojedynek Jakuba Kotka, Fundacja Gdańska Szkoła Floretu i Adama Podralskiego, KS AZS AWFIS Gdańsk. Tu zdecydowanie wygrywa Podralski 15-6. I finał pod dyktando Podralskiego 15-2. Dzisiaj odbył się Puchar Polski Juniorów we Florecie Mężczyzn. W grupach walczyłem bardzo dobrze, wygrałem wszystkie walki. Następnie były walki pucharowe. Było trochę trudniej, ale udało mi się przebrnąć przez wszystkie, wygrywając zawody. Pozdrawiam moich fanów, pozdrawiam dziewczyny Agatę, Paulinę, Weronikę i Janusza. Zatem złoto trzeciego Pucharu Polski Juniorów we Florecie dla Adama Podralskiego, KS AZS AWFIS Gdańsk. Srebro dla jego klubowego kolegi Mateusza Kwiatkowskiego. Brąz odebrali Szymon Pacholczyk i KS Leszno i Jakub Kotek, Fundacja Gdańska Szkoła Floretu. Pozdrawiamy z Wrocławia.